Was serdecznie w nowym filmie, w nowym miesiącu. Ja to nagrywam dosłownie dzisiaj Wam wgrywam, także oglądacie na bieżąco. Ale chciałam nagrać to podsumowanie już po świętach i wrzucić Wam od razu właśnie dzisiaj we wtorek. Także zróbcie sobie kawę, herbatę i zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj zrobimy sobie taki monthly reset na kwiecień, czyli jakie są plany na kwiecień, co udało się zrobić w marcu. No i jak co miesiąc po prostu sobie posiedzimy i chwilę pogadamy. Wiem, że lubicie oglądać te odcinki nie tylko dlatego, że ja mówię gdzieś tam, co sobie planuję, co udało się zrobić, ale też dlatego, że Wy sobie wtedy planujecie, Wy sobie gdzieś tam patrzycie na ten miesiąc, albo na ten, który będzie, albo na ten, który jest już za nami. Właśnie dostaję takie wiadomości, że dzięki temu, że nagrywam te filmy, to co miesiąc Wam przypominam, że warto coś sobie na nowy miesiąc wpisać, zrobić jakiś taki wstępny plan, to nie muszą być, wiecie, nie wiadomo jaka lista rzeczy i zerknąć właśnie na poprzedni miesiąc, więc jeśli wcześniej tego nie robiliście, to ja Was zachęcam. To jest naprawdę taki przyjemny sposób, bez jakiegoś wielkiego planowania, na to, żeby sobie po prostu mniej więcej spojrzeć, co chcielibyśmy zrobić właśnie w następnym miesiącu, na czym nam zależy, co w tym miesiącu będzie dla nas najistotniejsze, na czym chcemy się skupić, bo wiadomo też, że w każdym miesiącu to jest co innego, inaczej ten miesiąc wygląda, inne mamy plany, także zapraszam Was serdecznie, kawa w dłoń i zaczynamy. Jeśli chodzi o marzec, no to niestety muszę powiedzieć, że nie udało się zrobić bardzo dużo rzeczy, które sobie wpisałam, to znaczy po prostu ten miesiąc przeleciał. Ja co chwilę gdzieś tam odkładałam jedną rzecz i mówiłam sobie, zrobię jutro, zrobię w przyszłym tygodniu, aż się nagle okazało, że już zaraz są święta, miesiąc się kończy i w sumie to marzec minął mi dosłownie, jakby to był tydzień, więc niestety więcej tutaj jest rzeczy nieodhaczonych niż odhaczonych, ale nie przejmujmy się tym, zawsze można coś zrobić w kolejnym miesiącu. O to też tutaj chodzi, że no nie zawsze wszystko się zrobi, nie każdy miesiąc jest taki, jakbyśmy chcieli. Ja wolę zawsze sobie troszeczkę więcej wpisać, czegoś nie zrobić, najwyżej przełożyć na kolejny miesiąc. Natomiast tak, w marcu miałam wpisane treningi na zmianę z jogą i tutaj niestety nie było treningów, parę razy była joga. Ten miesiąc w ogóle treningowy nie był. Tutaj muszę od razu zaznaczyć, na pewno inaczej będzie, chciałabym, żeby było inaczej w kwietniu, zobaczymy. Także treningi niestety nie, codzienne witaminy były, tutaj się pilnowałam, czytanie przed snem chociaż kilka stron. No i tutaj kilka razy tak, nawet jedną noc zarwałam, no nie całą, ale jednak trochę zarwałam na przeczytanie książki, ale to nie był każdy wieczór, czy przynajmniej, nie wiem, większość miesiąca, więc ja sobie tego nie odhaczam. Dbać o sen, 7 godzin plus higiena snu. Tu bym powiedziała, że zrobiłam odwrotne do planowanego. No niestety, czasami tak bywa. Nie wiem, jakoś w tym miesiącu po prostu wieczorem sobie siadałam, miałam ochotę jeszcze coś obejrzeć, więc te wieczory się po prostu wydłużały. No i jeśli chodzi o moją aplikację, gdzie ona jest? Aha, Sleep Cycle, w której monitoruję sobie sen. No to tutaj, jeśli chodzi o statystyki, no nie przedstawiają się może te statystyki najlepiej. Później chodziłam spać niż chciałam, a wstawałam zawsze tak samo, budzik 6:40, 6:45 w tygodniu, więc no tutaj muszę zdecydowanie nad tym popracować i no muszę coś zrobić, żeby rygorystycznie do tego podejść, bo ja wiem, że to ma pozytywny wpływ przecież na samopoczucie, więc na pewno coś tutaj sobie na kwiecień wpiszę takiego, żeby no niby tutaj było konkretnie 7 godzin, ale wiecie, jak przez pierwszy tydzień się tak nie kładłam, to potem drugi tydzień minął, trzeci tydzień minął i w sumie nie wiem, chyba z 2-3 razy położyłam się w tym miesiącu gdzieś tam do łóżka o 22, więc tu niestety nie, utrzymywać wyciszającą wieczorną rutynę. Tutaj jeśli chodzi o wieczorną rutynę, już jest lepiej to wypracowane, bo ta rutyna jest, ten moment, że właśnie sobie zmywam makijaż, już robię sobie pielęgnację, ale zdecydowanie mogłabym nad tym bardziej popracować. No i doprowadzić to w taki sposób, żeby właśnie o 22 czy 23 nawet, ale być już w łóżku z książką, więc to będzie na pewno coś, co tej wiosny chcę wprowadzić do swojego życia. Osobiste, 2-3 książki w miesiącu i tutaj muszę poprawić siebie z poprzedniego podsumowania, dlatego że ja totalnie zapomniałam o dwóch świetnych książkach, które przeczytałam właśnie w lutym. Dobrze mówię? W poprzednim podsumowaniu chyba o tym zapomniałam. I tutaj jedna osoba mi właśnie w komentarzu napisała, że przecież mówiłam jeszcze o dwóch kryminałach i faktycznie
dwie świetne książki, bo powiedziałam tylko o jednej, które jeszcze przeczytałam ostatnio. To była Pomoc domowa i Pomoc domowa sekret. Naprawdę bardzo Wam polecam te tytuły. Nie wiem, dlaczego to mi wypadło z głowy. W ogóle sobie jakoś tego nie wypisałam, ale też wydaje mi się, że po prostu to mi wypadło z głowy, bo ja to przeczytałam dosłownie, wiecie, w jeden dzień. To nie było tak, że ja czytałam, nie wiem, przez tydzień czy przez dwa tygodnie te książki, tylko jednego dnia przeczytałam jedną, drugiego dnia przeczytałam drugą i dosłownie w jeden weekend pochłonęłam obie te książki, więc tutaj nadrabiam poprzednie książki, o których zapomniałam, natomiast w tym miesiącu przeczytałam tylko jedną książkę. W drugiej jestem jakby w trakcie, bo czytam cały czas biografię, autobiografię Matthew Perego, natomiast przeczytałam książkę Julii Biel, Times New Romance. Ona będzie miała dopiero premierę, kiedyś była dostępna na Wattpadzie i miałam możliwość przeczytać ją wcześniej, przeczytałam i właśnie dla niej, że tak powiem, zarwałam trochę noc. Rewelacyjna książka, na pewno opowiem Wam o niej więcej, będę chciała wdać się w więcej szczegółów, ale to może bliżej premiery, natomiast wpiszcie sobie na pewno to na listę, jak tylko ta książka będzie miała swoją premierę, pojawi się, to ja Wam ją gorąco polecam, bo tam się naprawdę dzieje, więc w tym miesiącu to była ta książka, także nie dwie, trzy, nie mogę sobie tutaj odznaczyć, bo była tak naprawdę cała jedna, tej autobiografii jeszcze nie skończyłam. Dzień solo date, też takiego dnia chyba nie było, nie przypominam sobie, ani nie byłam w kinie, ani nic. I tutaj kolejna rzecz, mieliśmy iść z Kubą do kina, też w końcu nie poszliśmy, ale na pewno jak tylko pojawi się coś, co byśmy chcieli bardzo zobaczyć w kinie, to się wybierzemy, więc tutaj też nie. Spacery, jeśli tylko będzie ładna pogoda, no to byliśmy. Myślę, że mogę odhaczyć, w święta też były spacery teraz. I Wielkanoc w Gdańsku, jak najbardziej święta spędziłam tutaj w Gdańsku, jestem z tego powodu bardzo zadowolona i prawdopodobnie, nie wiem co będzie jeszcze w przyszłym roku, ale chyba też chciałabym spędzić je w Gdańsku w przyszłym roku. Może w ogóle totalnie na luzie, bez wyprawiania, że tak powiem, świąt, bez całego tego gotowania, tylko po prostu, wiecie, jakieś spacery i tak dalej i odpoczynek w domu, czy może jednak jakiś wyjazd będzie w tym czasie, bo chyba święta wypadają później, nie wiem. Natomiast fajnie było spędzić święta tutaj, na miejscu, w Trójmieście, bardzo dużo osób w ogóle przyjechało, co było widać, czy nie do mnie, ale ogólnie tutaj do Trójmiasta, co było widać, jak chodziliśmy sobie na spacery, czy w Parku Oliwskim, chociaż tam jeszcze nie było tak dużo, ale jak poszliśmy już na spacer brzegiem morza i do Sopotu, to tam były tłumy, no i tak właśnie mówiliśmy, że to jest taka pierwsza fala, później pewnie na majówkę i dopiero później na wakacje, natomiast tak, Wielkanoc w Gdańsku, no tutaj mogę sobie odhaczyć. Dom, wyzwanie porządkowe było, jest zrealizowane, skończyłam wyzwanie porządkowe razem z Wami. Jeszcze do niego nawiążę przy pracy, bo to jakby tutaj sobie wpisałam jako kategoria dom, że będzie tutaj coś robione. Natomiast bardziej to rozwinę, jeśli chodzi o no, całe wyzwanie instagramowe. Lustra, plakaty, zdecydować. Wydaje mi się, że już zdecydowałam, natomiast ja chciałam naprawdę się dłużej nad tym zastanowić, bo jeśli wieszać lustro, no to będzie po prostu wiercenie nowych dziur i nie chcę potem tego żałować, więc wydaje mi się, że już podjęłam decyzję, natomiast marzec się skończył, jeszcze nic nie wisi, więc nie odhaczam. Uporządkować zdjęcia w telefonie ze stycznia i lutego, to zrobiłam, teraz będę robiła kolejne, umówić się na dalsze badania, tutaj niestety się nie umówiłam, odłożyć pieniądze na cel podróży, tutaj odłożyłam, staram się regularnie odkładać i pamiętać o tym. Więcej postów ze zdjęciami na Instagramie i tutaj w sumie nie wiem ile było postów, bo wstawiłam bardzo dużo w tym miesiącu właśnie reelsów. Łącznie było, słuchajcie, w sumie jeden post, bo wczoraj wrzuciłam kilka zdjęć ze świąt wielkanocnych, ale wczoraj to już był 1 kwietnia, więc taki post ze zdjęciami jakby był jeden, więcej było reelsów, to zdecydowanie, bo było ich no chyba nie 28, bo tyle dni było wyzwania, tylko nie wiem, może jakieś 26 czy 27, bo tam było jeszcze intro wyzwaniowe. Miałam też w międzyczasie reels z okazji Dnia Kobiet z Fizjożel, ale było ponad 20 reelsów, więc myślę, że jak na miesiąc to bardzo dużo, więc zdjęć może nie było, ale było dużo reelsów, więc wyzwanie porządkowe sobie odznaczam, było i moim zdaniem było bardzo fajne, dlatego, że
to wyzwanie specjalnie ułożyłam w taki sposób, abyśmy sobie uporządkowali przestrzeń na wiosnę. No wiadomo, przy okazji były święta, ale chodziło mi o to, żeby po prostu zrobić to krok po kroku. Bez jakiejś, wiecie, męczarni czy sprzątania cały dzień konkretnej przestrzeni, tylko żeby zacząć właśnie od organizacji, gdzieś tam w szafkach, przyprawach, w jakichś tam zapasach spożywczych, po prostu wewnątrz różnych naszych domowych szafek, a później przejść do jakiegoś takiego przecierania różnych powierzchni, prania, nie wiem, zasłon, poduszek dekoracyjnych, mycia okien, na koniec gdzieś tam porządki w łazience i żeby to tak miało ręce i nogi, że tak powiem. I ja jestem naprawdę z tego wyzwania bardzo zadowolona i myślę, że tak z dwa razy w roku dobrze by było sobie właśnie takie porządki zrobić i myślę, że gdzieś pod koniec wakacji, nie wiem, może wrzesień, może już tak jesiennie, październik, ja bym sobie takie wyzwanie zrobiła. Nie wiem, czy będę robić je ponownie na Instagramie, bo nie wiem, czy jest sens, żebym ja znowu robiła reels i tak dalej, ale może po prostu udostępnię Wam planszę jeszcze raz i sobie po prostu jakby weźmiemy w tym udział, ale niekoniecznie będę, wiecie, jeszcze raz wstawiać te same rolki. Natomiast ja jestem zadowolona, czy biblioteczka, czy inne miejsca w domu, szafka RTV, nawet lodówka, zamrażarka, wszystko jest, słuchajcie, wysprzątane i bardzo mnie to cieszy. Niektórzy napisali, że nie robią takich porządków na święta, to nie były porządki na święta. To były porządki na wiosnę, święta po prostu tak się złożyło, że są na koniec miesiąca, więc dlatego ja też to wyzwanie rozłożyłam na 28 dni, żeby skończyć tuż przed świętami, ale oczywiście możecie je zacząć sobie robić teraz, więc ja jeszcze zostawię ten arkusz do pobrania, wgram go jeszcze raz, bo on tam po tygodniu wygasa, więc jeśli chcecie sobie zrobić te porządki w tym miesiącu, czy w jakimś kolejnym, to kliknijcie w link i pobierzcie sobie ten planer. Na ostatnie 7 dni wgrywam Wam jeszcze właśnie ten planer do pobrania, możecie sobie go zrealizować, nie wiem, teraz w kwietniu, w maju, czy jak będziecie mieć ochotę w wakacje lub na jesień, pozamieniać sobie dni, czy jak Wam to pasuje, ale myślę, że całkiem fajnie to było rozłożone, więc jeśli jeszcze chcecie zrobić sobie takie porządki, no to zostawiam Wam link na dole. No i na końcu miałam podcast nagrać i wrzucić pierwszy odcinek przed świętami. Tego nie było pokazane w tamtym miesiącu, jak sobie to wszystko spisywałam, bo ja po prostu nie chciałam mówić, dopóki pierwszy odcinek się nie pojawi. Stwierdziłam, że nie ma co. Chociaż wiedziałam, że ja to zrobię w tym miesiącu, to stwierdziłam, nie, nic tutaj nie wspominaj, powiesz jak już będzie. Więc tak, miałam wpisane na tej liście, żeby ten podcast w tym miesiącu nagrać pierwszy odcinek i żeby go Wam przed świętami opublikować. Nic by się nie stało, jakby to było teraz po świętach, ale stwierdziłam, że pewnie właśnie dużo osób będzie jeździło, będzie w podróży na święta, ze świąt i będzie to idealna okazja do przesłuchania, więc podcast jest już dostępny, nazywa się Ale Najpierw Kawa, bo ja sobie lubię zrobić zawsze najpierw kawę przed jakimiś pogaduchami. I bardzo Wam dziękuję za wiadomości, za komentarze, czekacie na kolejne odcinki, oczywiście one się pojawią. Były już w ogóle takie pierwsze jakieś rankingi, bo jest taka zakładka Spotify for Podcasters i tam się pokazują, jak gdzieś jesteście w jakiejś, wiecie, liście na Spotify czy w jakichś tam innych kategoriach. I już gdzieś tam na początku mi wyskoczyło, pewnie dlatego, że podcast jest nowy, ale i tak bardzo miło coś takiego zobaczyć. Pierwszy odcinek jest taki wprowadzający, wydaje mi się, że jutro nagram odcinek na czwartek i właśnie jeśli będzie miał się pojawić odcinek, to będzie pojawiał się w czwartek. Nie w każdy, pomyślałam sobie, że te pierwsze dwa odcinki, tak tydzień po tygodniu, miło będzie Wam wstawić częściej, natomiast później może będzie co dwa tygodnie. Tak wygląda okładka podcastu. Wydrukowałam sobie, co prawda, ta ramka ma specyficzny kształt i niestety kartka A4 jest za mała, więc muszę tutaj sobie gdzieś zamówić taki większy wydruk, natomiast chciałam mieć w biurze właśnie na półce nad komputerem, bo ta okładka to jest dosłownie to, co ja widziałam. Gdzieś może Wam wstawię też na ekranie zdjęcie, które było bazą do tej okładki, bo zrobiłam sobie zdjęcie właśnie z kubkiem w tej mojej zielonej bluzie i w to wkomponowany został właśnie napis
ale najpierw kawa. No i wyszło tak, jak chciałam. Bardzo mnie to cieszy, a okładkę wykonała A to Grzywa. Zostawiam Wam link do Instagrama. Robi świetną robotę, więc jeśli potrzebujecie jakiejś grafiki, jakiejś ilustracji dla siebie czy na prezent, bo też takie są, to możecie szukać tam, więc podcast wystartował. Możecie mnie słuchać na Spotify, na YouTubie wrzucam też w formie filmiku i powinien już być na Apple Podcast. Troszeczkę tam było komplikacji, ale wydaje mi się, że jak już publikuję ten odcinek, to powinno być, albo za chwilę będzie. Także spokojnie na tych trzech miejscach będziecie, w tych trzech miejscach będziecie mogli podcastu słuchać. I cieszy mnie to o tyle, że ja już od jakiegoś czasu myślałam właśnie o nowej platformie, o nowym miejscu, ale to więcej zachęcam do posłuchania właśnie w tym pierwszym wprowadzającym odcinku podcastu. Tam mówię trochę więcej. Myślę, że gdzieniegdzie też jeszcze ten temat będzie się przewijał. No i też zapraszam Was na mój tak zwany podcastowy Instagram, ale najpierw kawa.podcast, gdzie planuję udzielać się może nie bardzo, bardzo często, będę tak stopniowo tam wstawiać, natomiast chciałabym tam pojawiać się częściej niż tylko z informacją o nowym odcinku. Chciałabym tam wrzucać też od czasu do czasu jakieś inspirujące zdjęcia czy cytaty, także zobaczymy, jak to wyjdzie, ale link zostawiam Wam na dole. Więc jak tak patrzę na marzec, to niektórych rzeczy się nie udało, ale cieszę się, że ta jedna rzecz, o której myślałam ponad 3 lata, bo w sumie 3 lata temu to już nagrywałam jakiś tam pierwszy odcinek podcastu, który miałam wstawić, to że ta jedna rzecz się udała. Wolę, że ta rzecz się udała, a inne nie. I inne sobie gdzieś tam, wiecie, nadrobię, ale cieszę się bardzo, że ten podcast jest, że powstał i możecie już słuchać. Więc przejdźmy do planów na kwiecień. Chciałabym, żeby kwiecień był aktywniejszym miesiącem. Mam nadzieję też, że pogoda dopisze, bo już powoli tam pod koniec marca ta pogoda tutaj była naprawdę, no, coraz bardziej przyjemna. Jak teraz patrzę, to niestety słońca za dużo w pogodzie nie widać. Co prawda w weekend ma być 22-20 stopni, ale czy będzie słońce, to nie wiem. Natomiast no jest już zdecydowanie cieplej, więc chciałabym ogólnie wrócić do takiej aktywności fizycznej i żeby kwiecień był miesiącem bardziej aktywnym i planuję sobie wymyślić jakieś wyzwanie. Nie wiem, czy to będą jakaś konkretna ilość treningów czy co, ale chciałabym po prostu, żeby ten miesiąc był bardziej aktywny, trochę za ten mniej aktywny marzec. I chciałabym też na pewno wrócić do biegania. Miałam już iść dzisiaj rano, ale padało, więc stwierdziłam, dobra, zobaczymy, jak będzie jutro. Więc jeśli jutro nie będzie padało, to myślę, że się ubieram i idę na taki pierwszy, krótszy, nie wiem, 3 km może bieg, taki, wiecie, na rozgrzewkę, na początek sezonu, że tak powiem. Więc myślę, że chciałabym na przykład robić, nie wiem, 2 razy bieg, a jeden trening, albo jeden trening, 2 razy bieg, na co będę miała ochotę, czy może rower, ale żeby było na przykład 3 aktywności w tygodniu. 2-3 aktywności to jest takie dla mnie minimum, a jakby było 4, to już by było super w tygodniu, więc może zrobię sobie po prostu jakieś wyzwanie, że jakieś treningi, biegi robię w tygodniu, a w weekendy nie. Więc tutaj, jeśli mamy poniedziałek, piątek, 5 dni, to na przykład poniedziałek, wtorek, środa wolne, czwartek, piątek jakiś trening, więc albo bieganie, albo trening w domu, czy jeśli będę miała ochotę, rower, rolki, jeśli też będzie do tego dobra pogoda, żeby to była jakaś aktywność fizyczna. Dalej, codzienne witaminy, tutaj zostaję, staram się suplementować witaminy codziennie. No i tutaj właśnie z tym snem, w marcu zawaliłam totalnie, muszę się przyznać i trochę pod koniec miesiąca to odczuwałam, że byłam taka lekko zmęczona, wydawałoby się bez powodu, ale właśnie powód był taki, że codziennie trochę krócej spałam i to wiecie, codziennie się tak zbierało i tego już nie nadrobicie. Więc jedyne co mogę, to poprawić się na przyszłość, więc chciałabym w tym miesiącu pilnować siebie i być w przyszłym miesiącu z siebie zadowolona, że jak przyjdę na monthly reset na maj, w ogóle jak to brzmi, dopiero był Sylwester, daję słowo. Jak przyjdę na monthly reset na maj, będę Wam mówić, co się udało zrobić w kwietniu, to że będę mogła powiedzieć i przeliczyć sobie dni, że większość miesiąca poszłam spać wcześniej, tak jak chciałam, więc ja sobie chyba wydrukuję, albo w kalendarzu w sumie moim jest taki habit tracker i wtedy bym sobie zaznaczała, w które dni, zresztą aplikacja mi też śledzi do snu, w które dni położyłam się do łóżka, tak wiecie, max do
23. Idealnie by było położyć się o 22, poczytać z pół godziny, godzinę i o 23 i spać. To by było idealnie, a nie siedzieć dłużej, a mnie zawsze w tym miesiącu właśnie kusiło, w sensie w marcu. Jeszcze znalazłam sobie jakiś wywiad, jeszcze jakiś podcast. Tutaj na przykład obejrzałam super wywiad z Filipem Kosiorem, który jest lektorem, czyta bardzo dużo książek i w ogóle podkłada lektory do tego serialu Słodkie Magnolie, który oglądam na Netflixie. To jest w ogóle ciekawe, bo po tym jak obejrzałam ten wywiad i już, wiecie, połączyłam głos lektora z twarzą, to jak już oglądam ten serial, to trochę widzę właśnie tego lektora Filipa Kosiora, a nie skupiam się aż tak na serialu, co jest mega dziwne, jak już połączycie sobie właśnie twarz jakiegoś lektora z głosem. Natomiast tak, bardzo jakoś tak dużo ciekawych wywiadów znajdowałam i wiecie, jakiś wywiad podcastowy czy coś, półtorej godziny, dwie godziny, no to jak włączyłam go o 22, no to o północy szłam spać, więc no muszę nad tym popracować. Jeśli coś fajnego znajdę, to sobie zapisać i najwyżej następnego dnia włączyć sobie to wcześniej albo zostawić na weekend, bo czasami jest tak, że w weekend sobie mówię, kurczę, coś bym obejrzała, nie wiem co obejrzeć, dlatego też szukałam jakiegoś luźnego serialu i poleciliście mi właśnie Słodkie Magnolie, więc to chyba jest ten sposób po prostu. Nie włączać długich wywiadów po 22. Także tak, tutaj zdecydowanie chciałabym nad tym popracować. Więc tak, ja sobie wpisuję 22, max 23 w łóżku i potem przynajmniej jeden rozdział książki do godziny czytania, tak na ile będę miała ochotę, ale żeby przynajmniej jeden rozdział książki przeczytać. I myślę, że dzięki temu płynniej się czyta zawsze, zresztą wiem o tym, bo tak miałam, jak tak robiłam, jak się do tego stosowałam, więc przynajmniej jeden rozdział, jeśli będzie ochota na więcej, no to oczywiście mogę sobie posiedzieć tak na przykład właśnie z godzinkę maksymalnie, żeby też tak, jeżeli położę się o 23 do łóżka, godzinę poczytam, to żeby maksymalnie o północy iść spać, więc to zostawiam. 2-3 książki w miesiącu to również sobie zostawiam, dlatego że w tym miesiącu właśnie pewnie skończę tą autobiografię Matthew Perego. Już czytam kolejną książkę, którą też dostałam przedpremierowo i mam kolejne na swojej liście, więc myślę, że w tym miesiącu, no na pewno będą 2-3, czy może nie będzie więcej, to zobaczymy. Tak, 2-3 książki w miesiącu myślę, że mogę zostawić. Dom, no tak naprawdę w tym miesiącu raczej jakieś rzeczy w domu nie planuję. W pierwszym miesiącu było wyzwanie porządkowe, nie planujemy żadnych remontów. Remonty były w zeszłym roku, wiosną była metamorfoza sypialni, więc zostawiam Wam link w opisie. Może macie ochotę na zmiany we własnej przestrzeni, to tam macie pokazane, co robiliśmy, rzeczy są podlinkowane w opisie, skąd stolik, skąd łóżko, jaka farba na ścianach. Później w wakacje, chyba już na koniec tak naprawdę, była metamorfoza tutaj biura. I jeśli chodzi o salon, no to on był remontowany tak naprawdę teraz na początku roku, w styczniu. Głównie to było odmalowanie plus zmiany w pralni. Odmalowanie tak naprawdę przedpokoju i salonu. No i nowa szafka RTV, szafka na buty, więc tak naprawdę ja na razie żadnych zmian nie planuję, większych remontów tym bardziej, no bo wszystko zostało fajnie odświeżone w zeszłym roku, dokończone na początku tego, więc tej wiosny planuję cieszyć się tymi wnętrzami i tym, że nie muszę już tych remontów robić, że mam ładnie po prostu w domu. Natomiast mam wpisane balkon, gotowanie balkonu na sezon tak naprawdę. Jeśli tylko już pogoda będzie się robiła taka przyjemniejsza, to chciałabym, wiecie, umyć wszystko na balkonie, przygotować na nowy sezon. Jesteśmy w trakcie też załatwiania sprawy, jeśli chodzi o siatkowanie balkonu. No bo teoretycznie, jak mieszkacie w bloku, no to balkon jest częścią wspólną, a przynajmniej ta część elewacji, więc warto zgłosić to do Waszej wspólnoty i poprosić o zgodę, bo na przykład jak kiedyś ktoś robił coś tam w ogródkach na dole, jakoś mocno sobie to zabudował, to musiał to zdjąć. U nas za dużo siatek na osiedlu nie widzę, dosłownie może jedną czy dwie, natomiast ja bym chciała ten balkon zabezpieczyć, więc wystosowałam takie pismo o zgodę na montowanie takiej siatki na balkonie, żeby, wiecie, nie było obawy, że kot gdzieś tam wyskoczy. Jeśli byśmy nie mogli, no to po prostu będziemy wychodzić i zamykać. Jakby mamy taki fajny uchwyt z drugiej strony balkonu, że wiecie, nie trzeba gdzieś tam przytrzymywać tych drzwi balkonowych, żeby one się nie otwierały, tylko można tak docisnąć do siebie, jak już jesteście na balkonie i one się nie otworzą, więc kot nie wyjdzie. Plus nawet jak, wiecie, siedzimy i nie wiem, ja chcę wyjść na balkon, to Kuba może zamknąć drzwi, jak ja siedzę gdzieś tam na balkonie i czytam książkę, natomiast no jednak lepiej by było taką siatkę na balkonie
ochronną zamontować, żeby kot nagle nie wyskoczył, bo niestety, no ja akurat uważam, że lepiej by było z taką siatką, bo nigdy nie wiadomo, jak kot zareaguje, nagle ptak przyleci, kot zdecyduje, że chce wyskoczyć i no nie zdążycie go raczej złapać, także jeśli tylko będzie taka możliwość, to zamontujemy sobie taką siatkę. Więc czekam na odpowiedź, jeśli tylko będzie pozytywna, mogę montować siatkę, no to będziemy to robić. Przygotowanie balkonu na sezon, ja bym po prostu chciała tak pod koniec kwietnia, nawet jeśli to będzie haczyło o maj, to żeby już w maju z tego balkonu można było korzystać, bo już pewnie będzie ciepło, różnie to na majówkę bywa, ale no chciałabym mieć to szybciej niż na sam, nie wiem, lipiec, sierpień, tak? Chciałabym pokorzystać z tego też właśnie maj, czerwiec, także zobaczymy, jak się uda. Uporządkować zdjęcia w telefonie z marca, po prostu, tak jak Wam wcześniej mówiłam, chcę porządkować zdjęcia w telefonie na bieżąco z każdego miesiąca, więc jak się kończy marzec, zaczynamy kwiecień, to uporządkować, pousuwać zbędne zdjęcia, które zrobiłam w marcu i odłożyć pieniądze na cel podróży. Jeśli chodzi o pracę, nie określam sobie ilości filmów w tygodniu, nie chcę się zamykać w jakichś tam ramach. Wiem, że często tak robiłam i gdzieś tam określałam sobie, że w tym miesiącu będzie tyle i tyle filmów, a w tym będzie tyle i tyle. Jeśli będą filmy, to będą albo we wtorki, albo w soboty. W czwartki słyszymy się, większość czwartków na podcaście. Natomiast nie chcę Wam obiecywać, że będzie tyle albo tyle, bo powiem Wam szczerze, że w pewnym momencie wpadłam w taki wir, że okej, to dzisiaj nagrywam, bo muszę mieć film, nie wiem, na przyszłą sobotę, czy na przyszły wtorek, czy na ten wtorek, jakkolwiek. I oczywiście, że dalej sprawiało mi to przyjemność, ale miałam w głowie, że po prostu muszę x tych filmów naprodukować, żeby były według harmonogramu. I owszem, to mobilizowało mnie do tego, żeby regularnie nagrywać, ale w pewnym momencie uznałam, że na chwilę chcę z tego trybu wyjść i owszem, dalej nagrywać, nawet jeśli tak często jak wcześniej, ale nie mieć już w głowie, że muszę wstawić, bo tyle Wam powiedziałam w Monthly Reset, że będzie, nie wiem, 8 filmów, to tyle musi być. Jeśli będą, to pojawią się albo we wtorek, albo w sobotę, ale ile, to zobaczymy. Natomiast na pewno chciałabym właśnie wstawiać Wam podcast i tutaj sobie wpisałam minimum 2 odcinki na kwiecień, dlatego, że chciałabym, żeby pojawiały się przynajmniej 2 razy w miesiącu odcinki. Jak będzie, to zobaczymy. No teraz będzie na pewno właśnie 4 i później zobaczymy, czy będzie 11 czy nie, ale na pewno będzie 18, tak patrzę już w kalendarz, więc na pewno 2 razy w kwietniu podcast będzie. No i plus profil na Instagramie właśnie ten podcastowy i więcej postów ze zdjęciami na moim Instagramie, że tak powiem, na Alice Vlog Channel. I to tyle, słuchajcie. Planuję cieszyć się tymi wiosennymi dniami. Chcę, mam nadzieję, że będzie więcej słońca. Chcę, żeby to był przede wszystkim miesiąc skupiony na aktywności fizycznej, na dbaniu o siebie, o swoje ciało. Powoli zbliża się lato, zimowanie za nami. Ja lubię traktować to tak, wiecie, w sensie nie lubię się przymuszać do tego, żeby cały czas być aktywnym. Ja wiem, że na mnie przede wszystkim aktywność fizyczna działa dobrze na samopoczucie i na głowę, ale oczywiście na naszą figurę, nasze ciało również. Więc jeśli chcecie wejść tak w aktywność fizyczną jeszcze przed latem, to myślę, że teraz jest dobry miesiąc. Jeszcze, wiecie, jest trochę czasu do lata. Można sobie porobić różne wyzwania, gdzieś tam, nie wiem, zapisać się na jakieś zajęcia czy na siłownię. Albo jeśli chcecie właśnie, nie wiem, zacząć biegać, robić treningi w domu. Myślę, że kwiecień jest na to dobrym miesiącem. Tak czuję dobry vibe, więc tak, zdecydowanie aktywność fizyczna w tym miesiącu, dbanie o ten sen. Treningi i sen, będzie mi potrzebny sen, żeby się zregenerować, jeśli ma to być bardzo aktywny miesiąc, więc zdecydowanie tutaj te dwie rzeczy, czytanie książek, chciałabym, żeby właśnie to mnie też trochę motywowało do tego wcześniejszego chodzenia spać, a przynajmniej do tego, żeby wcześniej, wiecie, wyłączyć gdzieś tam ekrany i tak dalej. Także zachęcam Was serdecznie, jeśli macie ochotę dołączyć do mnie w kwietniu i też właśnie tak bardziej skupić się na aktywności fizycznej, na jakościowym śnie i na czytaniu książek, to zapraszam Was serdecznie. I w ogóle może napiszcie w komentarzu właśnie takie 3 aspekty, nad którymi chcielibyście skupić się w tym miesiącu, co akurat w tym czasie dla Was
będzie gdzieś tam priorytetem, będzie najważniejsze. Myślę, że fajnie będzie zobaczyć u innych osób, jak to się przedstawia, może ktoś się zainspiruje i coś sobie wpisze do siebie jako nawyk na ten miesiąc. Także u mnie właśnie książki, aktywność fizyczna i jakościowy sen to takie trzy główne, że tak powiem, rzeczy na ten miesiąc. Ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, zostawcie koniecznie kciuka w górę, jeśli Wam się podobało. Oczywiście widzimy się też w kolejnych filmach. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i wciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, o nowych vlogach. No i teraz też o podcaście, który w czwartek, jeśli będzie, no to właśnie w czwartek będzie się pojawiał. Możecie również zaobserwować mnie na Spotify. No i resztę Instagramów zostawiam w opisie pod filmem. Widzimy się już niedługo, w czwartek słyszymy się w podcaście. Do usłyszenia, pa!